Cześć, to jest seria psychologicznej książki, czyli recenzja książek, które warto przeczytać oczami psychologa. W pierwszym odcinku psychologicznych książek omówię dzieło, które w ostatnich latach miało największy wpływ na moją świadomość w wielu kwestiach. Gdy martwiłem się o swoje zdrowie, książka przyniosła mi w pewnym sensie ukojenie i wiedzę, że nie musimy pozostać bezradni wobec kryzysu zdrowotnego, a on sam może sprawić, że zaczniemy bardziej doceniać życie w nas oraz wokół nas. Stało się to oczywiście dzięki bardzo dużej dawce wiedzy zawartej w książce, choć nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetny styl pisarski autora, który otwiera przed czytelnikami bardzo osobisty świat. Gdy weźmiesz do ręki książkę pod tytułem Antyrak – Nowy styl życia i zobaczysz na okładce zdanie Rak tkwi uśpiony w każdym z nas, od nas zależy, czy zdołamy się przed nim obronić, możesz uznać, że jest to książka poświęcona jedynie nowotworom złośliwym. Jednak książka oferuje znacznie więcej, ponieważ porusza niemal wszystkie najważniejsze aspekty naszego zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Pokazuje nam trudne emocje i uczucia autora, który jako bardzo młoda osoba stał się pacjentem onkologicznym. Daje nam też bardzo szeroką wiedzę o odżywianiu, więc z pewnością jest to pozycja również dla osób, które zajmują się tym zawodowo, bądź interesują się tym tematem i chcą być w pewnym sensie bardziej świadome. Otrzymujemy też bardzo wiele badań z zakresu przeciwdziałania stresowi, radzenia sobie z traumą i również mamy dużo informacji o korzystaniu z technik relaksacji. W książce możemy też poznać bardzo wiele ciekawostek onkologicznych oraz wyjaśnienie w bardzo ciekawy sposób, jak dochodzi do powstawania złośliwych komórek raka. To, w jaki sposób żyjesz, ma wpływ na to, jak silnie walczą od siebie m.in. komórki zwane naturalnymi zabójcami, które, niczym obracająca się wieżyczka czołgu, atakują bakterie, wirusy czy właśnie nowe komórki raka. To, co jest bardzo ważne w tej książce, to fakt, że całe dzieło jest oparte o bardzo rzetelną wiedzę naukową. Co do awersji ludzi do tak trudnych tematów choroby, trudnych tematów nowotworów złośliwych, to też nie jest dziwnego, że ludzie w pewnym sensie uciekają przed takimi tematami. Gdy widzimy słowo rak, czy jak wzmocnić swój organizm w walce z nowotworami złośliwymi, no to mimo wszystko w jakimś sensie nasz umysł może się buntować, ponieważ wymaga to konfrontacji z trudnymi tematami choroby i również uświadomienia sobie własnej śmiertelności. Nie da się ukryć, że jeżeli nie martwisz się nigdy o swoje zdrowie czy zdrowie swoich bliskich, to może zdarzyć się tak, że ciężko ci będzie po tą lekturę sięgnąć. No i właśnie to byłaby wielka szkoda, ponieważ ta książka tak naprawdę powinna trafić do każdego czytelnika niezależnie od stanu zdrowia czy silnych genów. Ale kim jest autor David Servan Schreiber i dlaczego napisał tą książkę? I was born and raised in Paris, but I became a physician and a neuroscientist in the United States at the University of Pittsburgh. One day, in my own brain scanning experiment, one of the subjects didn't come. I ended up going to the scanner myself. And this is how I discovered that I had brain cancer. The book I wrote, it's also the book I wish I'd had with me throughout my journey with the illness. Historia Davida oraz innych osób, które otrzymały informację, że ich życie ma w pewnym sensie termin przydatności, chociaż tak naprawdę życie każdego z nas ma termin przydatności, z tym, że osoby chore, czy które otrzymały diagnozę, są po prostu tego bardziej świadome. I taka sytuacja może nas skłonić do refleksji nad własnym życiem. Możesz spróbować odpowiedzieć sobie na takie pytania. Czy jestem w miejscu, w którym chciałem być? Czy zrobiłem rzeczy, o których marzyłem? Czy spędzałem czas osobami, które naprawdę kocham? Jak pisze sam autor, dopóki nie otrzemy się o śmierć, życie wydaje się nie mieć granic. I tak właśnie wolimy o nim myśleć. Ujawniając krótkość życia, diagnoza może przywrócić jego prawdziwy smak. Oczywiście David zaczął wartościować swoje życie i bać się śmierci. Naturalne dla człowieka jest w pewnym sensie to, że nie dopuszczamy myśli o własnej śmiertelności i nie bierzemy pod uwagę faktu, że nasz czas jest ograniczony. Z jednej strony nie musimy się konfrontować z przykrymi uczuciami. Z drugiej strony, nie będąc do końca świadomi tego, że życie dobiegnie końca, możemy właśnie troszeczkę sprawić, że nasze życie przecieknie nam przez palce i czas, który mamy, poświęcimy na coś, co w szerszej perspektywie de facto nie ma znaczenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby myśleć, że zaraz umrzemy, tak? Ponieważ możemy żyć jeszcze dekady. Natomiast ta świadomość tego, że nasz czas jest ograniczony, jest bardzo ważna, ponieważ wtedy możemy wybrać taką ścieżkę, która jest dla nas taka długotrwale wartościowa. Autor też uświadamia nam, jak bardzo ważna jest obecność w życiu. Nasza cywilizacja bardzo mocno skupiona jest na celu. Kiedy pojawia się jakiś problem, na przykład w przypadku choroby, to staramy się komuś doradzić, prawda? Poszukać lekarzy, doradzić terapię. Ale równie ważne jest to, czy my jesteśmy realnie z tą osobą, czy ją wspieramy, czy gdzieś tam, powiedzmy, łączymy się w tym takim bólu emocjonalnym i czy ją wspieramy tak troszeczkę bardziej mentalnie. Właśnie po prostu czasami będąc przy tej osobie, nic nie mówiąc, po prostu będąc, oglądając razem film, czy robiąc proste rzeczy. W książce możemy poznać historię pacjentki Davida Spiegela.
Doktor David Spiegel opowiada historię swojej pacjentki, dyrektorki, której mąż był szefem innej firmy. Oboje byli pracoholikami. Przywykli szczegółowo informować się wzajemnie o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy ona zachorowała, długo rozmawiali o możliwych sposobach leczenia, ale niewiele mówili o swoich wewnętrznych przeżyciach. Pewnego dnia była tak wyczerpana po kolejnej chemioterapii, że upadła w salonie na dywan i nie potrafiła wstać. Po raz pierwszy w historii ich małżeństwa się rozpłakała. Niezależnie od tego, co mówiłem, czuła się jeszcze gorzej, wspomina jej mąż. Nie wiedziałem, co robić, więc położyłem się obok niej i też się rozpłakałem. Sądziłem, że zupełnie ją zawiodłem, ponieważ nie potrafiłem nic zrobić, żeby poczuła się lepiej. W rzeczywistości jednak to właśnie jej pomogło, gdy już przestałem próbować cokolwiek zrobić. W takiej sytuacji zagrożenia właśnie potrzebujemy wsparcia i bliskości. To jest bardzo ważny element, który pozwala nam uzyskać ten wewnętrzny spokój emocjonalny. W zasadzie w każdej sytuacji, która jest dla nas trudna, bardzo ważne jest pogodzenie się z tą sytuacją, ponieważ w pewnym sensie nas to uwalnia i wyzwala i dzięki właśnie temu, że się pogodzimy z czymś, jesteśmy w stanie ruszyć dalej i zrobić coś, aby poprawić swoją sytuację. Dokładnie takie coś stało się u Davida. Stało się coś, co było równocześnie zdumiewające i niezrozumiałe. Od tej chwili nie byłem już jak sparaliżowany. To było oczywiste. Tak, to było możliwe. To stanowiło element ludzkiego doświadczenia. Wielu innych przeżyło to przede mną. Nie byłem kimś wyjątkowym. Nie było niczego złego w zwykłym ludzkim losie. Mój umysł sam znalazł sposób, żeby odczuć ulgę. Nie da się ukryć, że stan naszego umysłu ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Badania pokazują, że znaczna część kobiet, u których wykryto raka, jest przekonana, że choroba pojawiła się w wyniku poważnego stresu, takiego jak aborcja, rozwód, choroba dziecka lub utrata pracy, na której bardzo im zależało. Jednak co ciekawe, nie sam stres jest najważniejszy w tym przypadku, ale czy temu stresowi przewlekłemu towarzyszy bezradność. Ponieważ gdy jesteśmy pod wpływem stresu, ale wiemy co zrobić, żeby swoją sytuację poprawić, no to nie jest aż tak źle. Długotrwałe poczucie bezradności może dać szybszy impuls do rozwoju m.in. choroby nowotworowej. Potwierdzają to historie pacjentów onkologicznych. Martin Seligman przeprowadził ciekawe badania na szczurach. Zwierzętom wstrzyknięto komórki raka, które powodowały choroby u 50% populacji. Te, które zachorowały, zostały podzielone na trzy grupy. Jedną grupą, kontrolną, nie manipulowano. To oznacza, że w żaden sposób nie wpływano na ich zachowanie. Druga grupa otrzymała lekkie wstrząsy elektryczne i nie miała możliwości ich unikania. Trzecia grupa z kolei otrzymywała lekkie wstrząsy elektryczne, których mogła unikać, ucząc się naciskania na odpowiednią dźwignię w klatce. Jakie były wyniki? Możecie je zobaczyć na tym wykresie. Szczury, które były poddawane wstrząsom i miały możliwość ich unikania, zwalczały raka nawet silniej niż szczury, które w ogóle nie były poddawane wstrząsom. A szczury, które nie miały możliwości unikania wstrząsów, umierały znacznie częściej. Bezradność przyspieszyła rozwój choroby. Dlatego też stres i poczucie bezradności może skutkować właśnie tym, że szybciej będą się rozwijać różnego rodzaju choroby, włączając co depresję i nowotwory złośliwe. W książce znajdziemy też wiele skutecznych metod, które w takich sytuacjach właśnie pozwalają nam sobie poradzić. Bardzo ważne jest pogodzenie się z traumatycznymi wspomnieniami, sprawami, które być może od lat nas wewnętrznie męczą. Pomagają w tym również techniki relaksacji, takie jak joga czy medytacja. Wiem, że medytacja może wciąż kojarzyć się dziwnie i być powodem do śmiechu, ale joga i medytacja są już powszechnie stosowanymi metodami, które pomagają pacjentom wrócić do zdrowia. Rzetelnych danych, które potwierdzają skuteczność takich metod, jest bardzo wiele. Przed lekturą tej książki też wydawało mi się, że sporo wiem o odżywianiu, o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. I faktycznie okazało się, że bardzo wiele rzeczy się pokryło, z tym, że niektórych spraw nie byłem tak do końca świadomy. Uważam też, że sporo osób, które zajmują się doradzaniem w kwestii zdrowego żywienia, powinno po tą lekturę sięgnąć. To, co jemy, jest równie ważne, jak to, skąd to jedzenie pochodzi. To znaczy, jak zostało wyhodowane i jaką drogę przybyło na Twój talerz. Jednak, nawet gdy weźmiemy produkt, który jest dla naszego zdrowia, powiedzmy sobie, dobry, to i tak w zależności od sposobu karmienia zwierząt czy uprawiania roślin, skład chemiczny tego pożywienia może się bardzo różnić. Takich faktów, które otwierają szeroko oczy, znajdziesz w książce bardzo wiele i będziesz mógł wyrobić sobie własne zdanie w tym zakresie. Podsumowując, książka zmieniła moje postrzeganie choroby nowotworowej oraz po prostu kryzysu związanego ze stanem zdrowia. Dziś już wiem, dokąd mogę sięgnąć, by znaleźć pewnego rodzaju wsparcie. Nie jesteśmy zupełnie bezradni wobec diagnozy i możemy wiele zrobić, by w samej chorobie znaleźć sens i pomóc swojemu organizmowi walczyć. Książka otwiera również oczy na bardzo wiele spraw, o których wcześniej nie myśleliśmy. Musimy też wziąć pod uwagę, że David Servan Schreiber jednak miał dostęp do lepszego rodzaju opieki medycznej. We Francji oczywiście ta opieka medyczna jest lepsza niż w Polsce, co oczywiście nie ulega wątpliwości. I również poprzez to, że był sam świetnym naukowcem, był neuropsychiatrą,
Czyli miał jakby dostęp do lepszej wiedzy i lepszego, można powiedzieć, traktowania w pewnym sensie. Mimo wszystko uważam, że ta książka jest nadal świetna i ma świetną wartość merytoryczną i jest wartościowa, no, moim zdaniem, dla każdego. Cena książki w tym momencie zaczyna się od 23 zł i 87 groszy, co jest bardzo niewygórowaną ceną za tak świetną publikację. Link do książki znajdziesz w opisie filmu. A jakie są Twoje refleksje związane z poruszanymi tematami? Dzięki bardzo i do zobaczenia.